Elementarz, czas zacząć. Adam Romanowski, witam. W dzisiejszym programie poznamy najbardziej zaawansowany technologicznie sport świata, dowiemy się, dokąd i w jakim celu migrują księgi wieczyste oraz spojrzymy na świat oczyma internetowych kamer. Mój kilkuletni syn, którego zabrałem kiedyś do Wydziału Ksiąg Wieczystych, powiedział: tato, przecież my tu będziemy stali wieki. A ja mu na to: no właśnie, i dlatego mówi się na to księgi wieczyste. Ale uwaga, głowa do góry, bo sprawy idą ku lepszemu. Istnieje szansa, że za kilka lat kolejki interesantów w sądach wieczystoksięgowych odejdą do historii tak jak papierowe księgi. Ale zacznijmy od początku. Księga wieczysta to specjalny rejestr, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie przysługują do niej prawa. Najstarsze księgi w archiwach warszawskiej hipoteki są nie tylko dowodem na skrupulatne podejście urzędników zaboru rosyjskiego do kwestii nieruchomości, ale i prezentacją sporego kunsztu kaligraficznego. Uwaga! Nie można ślinić palców, przeglądając archiwa. Środek przeciwpleśniowy, którymi pokryte są karty starych ksiąg, jest niejadalny. Współczesne księgi papierowe są mniej efektowne niż dawne poprzedniczki. Za to jest ich dużo więcej i na odszukanie danych oraz dokonanie w nich zmian trzeba nierzadko czekać kilkanaście miesięcy. Dlatego podjęto decyzję o przeniesieniu ksiąg wieczystych do świata wirtualnego, na twarde dyski komputerów. Wszyscy, którzy dzisiaj chcą założyć księgę wieczystą, składają formularze papierowe. Żmudne wypełnianie można ułatwić sobie, korzystając z udostępnionych w internecie formularzy, na przykład na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sama księga wieczysta zostanie założona w postaci elektronicznej. Pracownicy sądu posługują się aplikacją, która komunikuje się z serwerami centralnego rejestru. W ten sposób mają dostęp do wszystkich elektronicznych ksiąg wieczystych w Polsce. A co z setkami tysięcy już założonych papierowych ksiąg? Program Nowej Księgi Wieczystej jest realizowany za pomocą tzw. ośrodków migracyjnych, których jest 11 na obszarze całej Polski. Do tych ośrodków migracyjnych są przywożone księgi i tam właśnie następuje ta informatyzacja ksiąg poprzez żmudne wpisywanie danych. Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych zarządza nie tylko elektronicznymi księgami wieczystymi, ale też Krajowym Rejestrem Sądowym, w którym przechowuje się dane przedsiębiorców, oraz Rejestrem Zastawów Sądowych. Wydruk wypisu z księgi trwa kilkanaście sekund. Inna sprawa, że wcześniej czasami trzeba odstać swoje w kolejce. Stemple i podpisy referenta sprawiają, że papierowy dokument nabiera mocy prawnej. A czy można zdalnie, bez kolejki, tylko zajrzeć do księgi wieczystej? Plany sięgające roku 2011 są takie, aby ten dostęp do księgi wieczystej był zewnętrzny, aby była możliwość zbadania, przejrzenia sobie księgi wieczystej za pośrednictwem sieci internet. To jest ten cel, do którego zmierzamy. Nie tylko przejrzenia księgi, nie tylko zapoznania się z księgą, ale również złożenia wniosku, uzyskania informacji. Trzeba zatem pogodzić się z myślą, że niebawem na przykład pary przed pierwszą randką będą sobie sprawdzać stan hipoteki. Ale tak swoją drogą, czy to źle? Jak wiadomo, nie od dziś Elementarz to program o internecie i nowoczesnych technologiach. Dziś parę słów o telemetrii, czyli o przekazywaniu danych na odległość w służbie najnowocześniejszego ze sportów – wyścigów Formuły 1. Formuła 1 to więcej niż współpraca człowieka i maszyny. Duet ten uzupełnia coś, co trudno dostrzec z trybuny czy w telewizyjnej relacji z wyścigu. Ogromna ilość informacji dotyczących bolidu i jego otoczenia, bez analizy których nie byłyby możliwe zwycięstwa na torze. Przekazywanie tych informacji z pędzącego pojazdu do inżynierów to właśnie telemetria. Interpretacja napływających danych umożliwia optymalne ustawienie bolidu i przewidywanie jego osiągów w zmieniających się warunkach wyścigu. Pomiary prowadzone w samochodzie F1 obejmują m.in. przeciążenie, temperaturę kluczowych podzespołów, pracę układu zasilania paliwem i samego silnika,
położenie elementów zawieszenia, stan hamulców, ilość paliwa w baku i wiele innych parametrów. W bolidzie Formuły 1 znajduje się od 100 do 200 czujników, które mierzą różne parametry, takie jak temperatura, ciśnienie czy trakcja. Te dane są potem zbierane na twardym dysku bolidu lub przesyłane bezpośrednio do pit wall. Sensory i anteny do przekazywania danych muszą być bardzo małe i lekkie, z oczywistych względów. Każdy gram ma znaczenie dla osiąganych wyników. Sam komputer zarządzający bolidem ma wielkość książki i zainstalowany jest w kokpicie z boku kierowcy. To miejsce chroni urządzenie przed zniszczeniem w razie wypadku, a zgromadzone w pamięci dane pozwalają analizować przyczyny zdarzenia na zasadzie czarnej skrzynki. W czasie wyścigu informacje z bolidu pojawiają się na monitorach w tak zwanym pit wall, gdzie mają swoje stanowiska inżynierowie odpowiedzialni za kierowców teamu. To oni komunikują się bezpośrednio ze swoim kierowcą i przekazują mu ewentualne polecenia szefa zespołu. Informacje przekazywane są kierowcy ustnie przez zwykłe radio. A czy można zdalnie sterować parametrami bolidu z pit wall? No, this is not allowed by regulation. Nie, to nie jest dozwolone przez regulamin. Ten system działa tylko w jedną stronę, z bolidu do pit wall. Kilka lat temu rzeczywiście można było zmienić parametry samochodu podczas wyścigu, ale teraz jest to zabronione. Nie ma mowy o zdalnym sterowaniu bolidem z pit wall. Współczesne wyścigi samochodowe w dużej mierze rozgrywają się poza torem w siedzibach zespołów, gdzie dane z bolidu są analizowane i interpretowane przez zespoły fachowców i silne komputery. W tworzeniu kolejnych, coraz lepszych wersji samochodu kluczową rolę odgrywa modelowanie komputerowe, czyli wirtualna symulacja zachowania bolidu w warunkach wyścigowych. Decydującym czynnikiem są własności aerodynamiczne pojazdu. Niektóre teamy mogą pozwolić sobie nawet na wybudowanie tunelu aerodynamicznego. Cóż, z budżetem rzędu $350 milionów można pozwolić sobie na wiele. Kierowcy Formuły 1, prócz skutecznego doprowadzenia bolidu do mety w jak najkrótszym czasie, mają przed sobą również szereg zadań czysto inżynieryjnych. Oni najlepiej czują pojazd i do nich należy sugerowanie projektantom zmian i ulepszeń. Muszą zatem sprawnie posługiwać się językiem technicznym i być za pan brat z komputerami oraz ich aplikacjami. Ciekawe, czy Robert Kubica ma talent również do komputerów? Robert interesuje się technologią i jest w tym bardzo dobry. Zadaje inżynierom mnóstwo pytań, mobilizuje ich do zmian i sam dostarcza wielu wskazówek. To samo mogę powiedzieć o Niku Heidfeldzie. To szczęście, że mamy w zespole dwóch kierowców, którzy znają się na rzeczy i pomagają inżynierom doskonalić bolid. Niewiarygodna wręcz ilość danych przesyłana co sekundę z bolidu pędzącego z prędkością 300 km na godzinę. Przeciążenia dochodzące do 4-5G. Ale i tak, dla znawców w Formule 1 najpiękniejszy pozostanie tak zwany czynnik ludzki. Jedną z moich ulubionych internetowych kamer jest ta, która pokazuje życie typowej polskiej rodziny Boćków. A że bociany powoli sposobią się już do odlotu, sprawdźmy, co jeszcze pokazują internetowe kamery. Na całym globie zainstalowano już miliony webcamów i z każdym dniem ich przybywa. I to w astronomicznym tempie. Naszą podróż odbędziemy przy pomocy jednego z wielu portali gromadzących adresy kamer internetowych z całego świata. Polskiego www.worldcam.pl. Zacznijmy spokojnie. Najpierw od własnego podwórka. Zajrzyjmy, co się dzieje ulicę dalej. Potem skoczmy na moment w góry. I nad morze, żeby sprawdzić, co słychać tam po sezonie. Chwilę potem możemy być już w Afryce, na przykład na jednej z lazurowych plaż egipskiej Hurghady. Może dojrzymy tam kogoś ze znajomych? W tych webcamowych podróżach po kuli ziemskiej trzeba oczywiście pamiętać o strefach czasowych.
Dlatego, jeżeli w ciągu dnia wybierzemy się do Honolulu, turkusowej plaży Waikiki nie zobaczymy, bo spowita jest ciemnością nocy. Surfując tak z prędkością światła po całym globie, możemy przekonać się też, jak szybko rozwija się technika internetowa. Obrazy z webcamów miewają już coraz częściej niemal telewizyjną jakość. O ile oczywiście nasz komputer i łącze mają odpowiednią wydajność. Niewiarygodne, jak wiele do internetowego obrazu może wnieść ruch kamery. Taki żywy webcam można podziwiać na przykład na stronie naszego polskiego Darłowa. Kamera zainstalowana na tamtejszej latarni morskiej daje nam wrażenie, jakbyśmy tam byli. Widać wczasowiczów spacerujących po plaży i ruch panujący na portowych nabrzeżach. Podobnych portali jest na świecie bardzo dużo. Najbardziej znany z nich to bodaj amerykański www.earthcam.com. Trudno objąć wyobraźnią ilość miejsc i krajobrazów, które można w ten sposób odwiedzić. Tylko pamiętajcie, żeby w czasie takiej podróży nie stracić kontaktu z rzeczywistością.